Witam Was serdecznie 12 maja. A czy nie to słowem zapisanym w Ewangelii Jana, gdzie w 12 rozdziale 32 wierszu tak jest napisane: A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Oraz słowa zapisane w Psalmie 66 wierszu 10. Doświadczyłeś nas, Boże, oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro. A także słowa Ewangelii Jana 21 rozdziału 17 wiersza. Rzeczy mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczy mu Jezus: paś owieczki moje. Dzisiaj mamy niedzielę ex audi, czyli słuchaj, Panie, głosu mego. Wysłuchanie i zrozumienie jest w Biblii sferą mądrości. Metaforyczne ucho to słuchanie i rozumienie Słowa Bożego. Czyli jesteśmy nastawieni, skupieni, nasza uwaga jest skierowana ku Słowu Bożemu. Przeciwieństwem słuchania jest bycie głuchym, bycie jakby takim zatwardziałym, twardym na Słowo Boże, które do nas nie dociera. Otóż właśnie Jezus jest Bożym Słowem, którego należy słuchać. Jest Słowem wcielonym. Bóg nakazał więc słuchanie Jezusa z wiarą i posłuszeństwem. Oczywiście wiele wątpliwości mamy w naszym życiu, jeśli chodzi o wiarę. To jest, myślę, dopuszczalne, a nawet i czasem dobre, ponieważ możemy konfrontować się z tym, w co wierzymy, w kogo wierzymy. Tak samo słuchanie Słowa Bożego, słuchanie Jezusa Chrystusa wiąże się z posłuszeństwem. No, trudno jest być posłusznym przykazaniom. Nasza ludzka natura jednak woli czasem zejść na inne tory, na tory grzechu. Mamy wiele przypowieści o słuchaniu. Kto słucha Słowa Bożego, kto ma uszy, niechaj słucha. Jest naprawdę wiele odnośników. Jeśli chodzi o słuchanie Słowa Bożego, to słuchanie ma rodzić wiarę, a wiara ma rodzić owoce, które będą przede wszystkim służyły nam, bliźnim, otoczeniu. Jak słuchamy słów Bożych, jak słuchamy Słowa Bożego, Jezusa Chrystusa, Pana Boga. To jest już indywidualna kwestia, dlatego też niechaj nasza mądrość będzie w słuchaniu. Dobrej niedzieli, pozostańcie z Bogiem.